Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie i Panowie Posłowie, no mojego przedmówcy my też czytamy. Pan powiedział, że przeczytał wszystko. Czytamy to od 10 lat, albo każdy z nas tyle lat, ile jest w parlamencie. I do sprawy strategii to tylko jedna uwaga. No przecież jeżeli musimy zrobić strategię i dzisiaj warunki, w których przewidujemy, prognozujemy są takie, to robimy je w oparciu. Szansę będzie miał pan poseł i wszyscy inni wtedy, kiedy będziemy mówili o wykonaniu budżetu. A teraz wracając do sprawy pytań, chciałabym zapytać pana ministra, bo wiadomo, iż część długu publicznego zaciągnięta jest w złotych, a dług zagraniczny w walutach. Czy można zrezygnować z zaciągania długu nominowanego w innej walucie niż złotych? I drugie pytanie, jak duży był w ostatnich latach wpływ różnic kursowych na poziom długu publicznego i jego relację do PKB w przypadku tej sytuacji, o której mówił pan minister, prognozy również, jak będzie według tego nowego projektu średniego kursu euro wpływał on na wartość długu publicznego w stosunku do PKB. I jeszcze pan poseł Rzeżyński mówił o udomowieniu banków i o tym, jak to udział własności innych banków zagranicznych w sektorze bankowym wpływa na między innymi na kurs złotego. Chciałabym tej tezie przeczy obiektywna wiedza, między innymi Czechy. Udział banków zagranicznych w sektorze 90%, w Polsce 70%. A sam pan profesor mówił między innymi, że wartość korony czeskiej jest mocna i ta między innymi sytuacja o własności banków zagranicznych w sektorze banków narodowych na Węgrzech również to jest większy poziom i w tej sytuacji powiedzenie czy takie założenia po prostu są rzeczami, które obiektywnie nie mają miejsca. Nie są to rzeczy wprost, które można byłoby udowodnić. Dziękuję bardzo.